Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek. Zapraszam na sport. Legnica będzie gospodarzem rozgrywek czwartej grupy eliminacyjnej do Mistrzostw Europy UEFA Regions Cup, w którym reprezentacja naszego kraju zmierzy się z Portugalią, Białorusią i Łotwą. Już od najbliższej soboty będziemy świadkami rywalizacji w grupie czwartej turnieju eliminacyjnego UEFA Regions Cup, czyli nieoficjalnych Mistrzostw Europy Amatorów. Do tych zawodów biało-czerwoni przygotowywali się na zgrupowaniu w Wałbrzychu, a od wczoraj są już w Legnicy, gdzie rozgrywać będą swoje mecze. Mogę powiedzieć, że zgrupowanie to, które mieliśmy krótkie, ale udane. Przepracowaliśmy praktycznie wszystko, co mieliśmy zaplanowane. Czasu zwykle jest mało, mogłoby być więcej, natomiast no, spróbujemy robić wszystko, aby optymalnie wykorzystać każdą chwilę, którą możemy spędzić razem i jak najlepiej przygotować się do turnieju. Polacy wśród drużyn, które zagrają w turnieju, będą mieli zdecydowanie najmłodszą kadrę. Wszystko po to, by móc wypromować zawodników na co dzień grających na trzecio- i czwartoligowym froncie. Tak jak podobnie jak dwa lata temu, chcemy, żeby ten turniej tutaj w Legnicy był takim przystankiem, bo chcemy dostać się do turnieju głównego. Czyli mamy zamiar wygrać ten turniej i w przyszłym roku uda się, zobaczymy gdzie, na finały. Wśród powołanych do reprezentacji ostatecznie znalazło się dwóch Legniczan. Wśród nich zawodnik rezerw Miedzi Legnica Adrian Wójcik, który zapowiada, że biało-czerwoni będą chcieli prezentować ofensywny styl gry. Myślę, że to będzie bardzo ofensywna gra i myślę, że będzie padać dużo bramek i będą to ciekawe spotkania. Wszystkie mecze Polaków obejrzeć będzie można także w naszej telewizji oraz na tvregionalna.pl, co będzie nowością dla samych zawodników. Chyba tutaj w większości chłopaków pierwszy raz będą w telewizji na żywo. No to fajna rzecz dla rodzin, dla przyjaciół, kolegów z dalszych miejscowości, którzy nie będą mogli przyjechać, na pewno będą oglądać to w telewizji. Pierwszy mecz w turnieju eliminacyjnym reprezentacja Polski Amatorów zagra w sobotę o godzinie 14 z Portugalią. Dwa dni później biało-czerwoni zmierzą się z Białorusią, zaś w środę z Łotwą. Oba spotkania rozpoczną się o godzinie 17. W najbliższą niedzielę fanów piłki ręcznej czekają dwa mecze. O godzinie 16 na parkiet wyjdą szczypiornicki Metrako Zagłębia Lubin. O 19 walkę o ligowe punkty stoczą zawodnicy Zagłębia. Oba mecze zapowiadają się niezwykle ciekawie. Lubinianki po dwóch przegranych z rzędu zanotowały bardzo ważne zwycięstwo na ciężkim terenie w Koszalinie. Podopieczne Bożeny Karkut chcą zainkasować kolejny komplet punktów i piąć się w górę tabeli. Nie mniej emocji powinno być w wieczornym spotkaniu szczypiornistów. Zagłębie podejmować będzie Wybrzeże Gdańsk i będzie chciało wygrać drugi mecz na własnym parkiecie. Wcześniej Miedziowi nie dali najmniejszych szans KPR-owi Legionowo i podobnie będą chcieli zagrać w niedzielnym meczu z Wybrzeżem. Dzisiaj zagraliśmy naprawdę bardzo dobrze w obronie i konsekwentnie w ataku, co jest naszym problemem, ale dzisiaj naprawdę trzeba pochwalić wszystkich zawodników. Rewelacyjną zmianę w bramce dał Skrzyniarz. Bardzo dobrze radzili sobie nasi skrzydłowi. Przy tej obronie wysokiej 3-2-1 było kluczem do zwycięstwa. Mecz Zagłębia ze startem rozpocznie się o godzinie 16. Trzy godziny później na parkiet wyjdą szczypiorniści Zagłębia z Wybrzeżem. Kibice piłki ręcznej w Głogowie wciąż czekają na pierwsze punkty swojej drużyny. Już dziś szczypiorniści Chrobrego będą mieli okazję do przełamania złej pasy w nowym sezonie. Podopiecznych Jarosława Cieślikowskiego czeka jednak arcytrudne zadanie. Do Głogowa przyjeżdża trzecia siła polskiego handbala Azoty Puławy. Trzecia siła poprzedniego sezonu, bo w obecnym Puławianie mają z pewnością jeszcze większe apetyty. Po drugiej stronie znajdują się gospodarze, którzy w trzech meczach nie zdobyli nawet punktu. My nie jesteśmy w najlepszej sytuacji, nie zdobyliśmy punktów w ostatnich trzech spotkaniach. Mieliśmy spore nadzieje na to, że będziemy grać się dobrze, a jakość naszej gry nie jest najlepsza. Wiemy, że mamy określone kłopoty, zarówno kadrowe, jak i takie emocjonalne, szczególnie w początkach meczu. Musimy pracować nad tym, żeby te mankamenty poprawiać i w takim meczu jak z Azotami Puławy będziemy chcieli pokazać już zdecydowanie lepszą jakość gry. Zdecydowanym faworytem dzisiejszego pojedynku będą goście. Głogowianie nie zamierzają jednak składać broni. No, u nas jeśli chodzi o atmosferę w szatni, no wiadomo, po trzech porażkach z rzędu jest ta atmosfera troszkę ciężka taka. No, gdzieś próbujemy się zebrać, rozmawiamy cały czas o tym, trenujemy. No, mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli sobie sprawić radość i tutaj dla kibiców i dla wszystkich. Początek meczu Chrobry Azoty o godzinie 18. I to już wszystkie wydarzenia sportowe. Państwu dziękuję za uwagę i życzę sportowego, a zarazem spokojnego weekendu.